muzykę trochę ścisz, okej, bo... Ej, dobra, jak mnie słyszycie, siema? Nic, niczego nie spadnę, okej, proszę mi dać spokój. Chwilka, okej, dajcie mi tylko... Ha, 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 bardzo śmieszne. Dajcie mi to garant, czekajcie, bo muszę jedną rzecz zrobić. Jeszcze muszę zmienić... No Jezu. Witam wszystkich w ogóle. Na moim strumyku. Sekundka, okej, tylko udostępnię jeszcze ten link do transmisji. Dobrze mnie słychać? Karcia, masz Karol, cię masz pozdrowienia, psiułku. Czekajcie, nie muszę zgłaszać mikrofonu, czy muszę zrobić głośniej? Jak mnie słychać? Halo, to jest ważne. Siema, Kamilak. Czekajcie, tylko udostępnię ten link. Dajcie mi chwilę jeszcze, okej? Zaraz będzie gra odpalona, poczekajcie chwilę. Ja tutaj robię coś ważnego. Na stronie muszę jakieś udostępnić. Mam nadzieję, że net mi się nie ten. Mam nadzieję, że net mi się nie urwie. Po jakimś czasie, bo będzie lipa, kurde. Jak się tak stanie, naprawdę. Jak mi się. Urwie internet. Nie wiem, ile zostało jeszcze go tutaj. To będzie śmiesznie, naprawdę. Cholera, będzie śmiesznie. To nie będzie streama. Dobra, ale... To tak o, to robimy. Ja tylko muszę zostawić... Ja tylko zostawiam link na stronie. Z moim strumieniem. No i dobra. Lecimy. Czekajcie, tylko dodam... A jest jak ten mikrofon skrzypi, no. Dobra. Już odpalam grę. Jak mi urwie net, to najwyżej zresetuję streama, tak? Bo tak może być, bo mnie może się net skończyć. Więc wiecie, może być różnie, nie? Dobra, już wyłączę muzykę z metro, bo nie jest mi potrzebna. Dobra, to jest tak, to jest. Tu muszę jeszcze dodać jedno... Dobra, poczekajcie chwilę, okej? Okay? Odpalam grę. Może nie wiem, do którego monitora patrzeć, wkurza mnie to. No ciekawe, czy metro pójdzie mi na... Znaczy na streamie powinno pójść, tylko ciekawe na jakim... No, zobaczymy jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie to dobrze działało. Nie, bo taką butelkę składałem, żeby... Coś się wisiło zaraz. Dobra, już mam grę odpaloną. Co to jest? Czy aktualizacja na metro? Nie, dobra. No już gra się włącza, halo. Czemu mi tu włączyło na drugim monitorze? O co tu chodzi, halo? Poczekajcie chwilę, bo coś jest nie tak. Sekunda. Jakbyście mogli poczekać sekundę, to było miło, bo coś się odwaliło. Ja pierdolę, co? Co za gówno. O co tu chodzi? Czy
Czemu mi się mety odpaliło na tym, kurde, na którym mam czat odpalony, co to ma znaczyć? No ja wiem, że zaczekacie. Mi się odpaliło. Metro mi się odpaliło na monitorze, nie tym, na którym gram, tylko odpaliło mi się na monitorze tu czatu, nie? Nie wiem, o co chodzi. Coś się pokiełbosił w grze, czekajcie, to jest sprawdzę czymś dobrze, ok? A ogólnie lagów na razie nie ma chyba, co? Czy są jakieś lagi? Nie chcę coś. O! Tylko, że nie mówcie. A, piernicze. Dobra. Sami mi stawiam monitory. Nie, nie mogę. Dobra. No jak na razie pokazuje mi wykorzystanie procesora nieduże, więc zobaczymy jak to będzie. Spokojnie, teraz się nie ma gry. No tak, no. No nie ma, no. Zaraz będzie obraz gry, spokojnie, muszę tylko okno dawać. Żeby to miało ręce i nogi. Ej, mam pytanie. Wy słyszycie już głos z gry, nie? Czy nie? Słyszycie podkład muzyczny z gry, czy jeszcze nie? Powinniście już go słyszeć. Dobra. Zmieniam, już teraz dodaję, czekajcie, dodaję ekran. 60 FPS-ów na razie mam, ok. Zobaczymy jak będzie to z RTX-em. RTX chyba jest włączony, chociaż nie pamiętam. Metro to dawno gram w Metro. Dodaj, czekajcie, dodaj, gdzie to było przechwytywanie okna. Metro. Dobra. A nie, ty nie przechwytujesz. Pierdoła, co za kurwa gówno. Stream na streamie się zrobił, zajebiście. Dobra. Powinno być okej. Mam w informacjach kanału napisane. Ale dobra, powinno się zmienić teraz na obraz gry. Gdzie się zmieni? Grafika ultra, niskie, dobra. Zmycie przy ruchu, okej. Ray tracing włączony, DLS nie, dobra. No mam na ultra grę ustawioną, zobaczymy jak to będzie. A czekajcie, wiem, coś nie tak, stop. Czemu to się tak... A dobra, już powinno być okej, panowie i panie. Na razie mi pokazuje wykorzystanie CPU 7.0, nawet procenta nie pokazuje, więc... Więc jest okej, dobra. Dobra. Ja tylko sobie przyczyszę trochę grę. FN nie chce działać. Czekajcie, muszę to zrobić obce gry. Bo mam za głośno. Tłumaczysz o co chodzi. Metro Exodus to jest seria, kolejna kontynuacja gry Metro po serii Metro Metro 2063, którą też przechodzimy, którym fanem jestem w serii od Metro 2063 teraz do Metro Exodus. Bo to jest najnowsza część tej serii. Jak Metro 2063 dwie części wszedłem i mam je wkupione w kolekcjonerskich edycjach. No tak i... I to jest historia Artioma, tak? Artioma, który będzie ratował swoją małżonkę. Nie chcę spoilerować fabuły, bo to trochę głupie. Czasami sobie wyczycie, o co tutaj chodzi, tak?
Dobra, no to lecimy. Nowa gra. Na jaki gramy, ej, na jaki gramy ten poziom trudności, halo? Ma ktoś pomysł? Ej, powiedz mi ogólnie jak jakoś streama, czy jest okej, okej? Czy jest, nie ma jakichś tych brzydkich artefaktów, ani tego, ani czegoś tam na ekranie? Możecie mi to powiedzieć, dobra, ja sobie zmniejszę jakoś, bo ja nie potrzebuję mieć takiej super jakości. Na jaki gramy poziom trudności? Trudny? Czy na Stalker? Ja ukończyłem grę, wcześniejszą wersję, którą miałem Exodusa. Kupiono na płycie na Epic Store, bo wcześniej kupiłem na Epic Store. Teraz kupiłem na Steamie po to, żeby... No też tak, znaczy wiesz, już przechodzimy grę na trudnym poziomie, bo grałem kiedyś w Metro jeszcze w tą wersję epikową, nie? A kupimy ten w wersji pudełkowej, kupimy ją na płycie dlatego, że... Znaczy na Steamie dlatego, że Epic nie ma osiągnięć. Dobra. To gramy na Nie, bo na Stalkerze to się pewnie wywala jakoś głupio. Dobra, gramy na trudny. Dobra, wolę dograć na trudny, bo to ma być stream, tak? A nie jakieś walanie się co rundę. Tak jak w sensie. Oglądamy intro. Czytajcie sobie misy, napisy. Bo to jest przed wielką wojną atomową, nie? Która podzieliła Pamiętasz, świat. To когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом, и я это помню. Маша, здравствуй. Камиль, ПВП, jesteś? Proszę się odezwać, jeśli jesteś na streamie. Nic. Jak ci się podał stream? Bo ty jesteś ekspert, dlatego cię pytam. Od nich zostało tylko 50 tysięcy człowiek ukrywszych się pod ziemią. Powierzchność, która była otrawiona, sżona i kiszyła чудовищами. Rosyjski jest bardzo ładnym językiem. Może być, когда-нибудь ослабеет. I nasze wnuki, или wnuki naszych wnuków, smogą wrócić туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. Але он на утропеньке с рейтрейсингом был на таких, как правда. Пришел с вами оказаться, чтобы заграть его. Нам сразу было не надо. Пешего бога мам оказаться заграть в метро на рейтрейсингу, бо поневаш купим карте в вакансии. Еще не спала метро на рейтрейсингу, не? Вчера играем на звуковых ступенях. Пеньки выгода, что? Дом для нас всех. Но есть, лоби вражение. Ведь эти туннели... вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Бурдай будет уже 63 метра. К сожалению, война не убила наших старых. Вот тоже Жеша. Врубится в гробы того, в рогове приятелю Артема. Ну, просто две группы коммунисты и тен, и те из Жеши, так? Те спучащие неоназисты. Наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Так 40 минут годинка стрима będzie, co? Может później BF? Не wiem, ile internet pozwoli. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом, но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Как ходить на стрим, привитайте, это было мило.
Долго акция сейчас начала в файном месте метра. Существования и мигом надежды. Я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. А zobaczcie, jak to po prostu... Czystą grafikę i RTX-a tutaj zobaczycie. Za chwilę. Macie lekkie opóźnienie dwusekundowe na streamie, to nic. Ja już tak dam małe opóźnienie, to już tego chyba się nie da po prostu zmienić. Może bitrate muszę podbić, nie mam pojęcia, jeszcze się nie bawiłem w tym. Patrzcie, jak się gra zaczyna, patrzcie na to, to jest kozackie. Czemu macie ciemny ekran? Dobra, jest okej, okay. Dobra, tak pomału. Rozpoczęcie gry po prostu mnie, jak pierwszy raz grałem w meczu, to po prostu mnie aż... Tak zaczynam grę, bez żadnego chudu, nie? Ani strzelników. Z tego co pamiętam, bo... Metro przychodzi, nie wiem. Na wiosnę poprawię, że coś takiego. O. No. Nie ma lagów ekranu, więc jest okej. Okay. Mi pokazuje na stop Steam 60 FPS-ów, więc powinno być, obecnie nie powinno być żadnych lagów. Karty się jeszcze nie zagrzało, moje z RTX-a, więc spokojnie. Co jest? Jeszcze mało pamiętam z tego początku. Pamiętam, jak się na trailerach E3 jarałem na targach ten metro, kurde, po prostu... Wiem, że chciałem je bardzo wiedzieć. O, jesteśmy w grze. Poczekam, aż się wam obraz gra z moim, tym, z moim obrazem. Piszcie coś. Dobra, lecimy. Tareczka. Co ja tu mam? Dwa naboje, jedną apteczkę i 22 sekundy filtra. Może filtra chyba... Czemu mam tak mało filtra? Co do cholery? Nie, lepiej nie biegać, coś łazi. Gdzie są filtry, kurde? Czemu tu filtr... Mogę zdajmy tą maskę. Czym się... Tu chyba nie ma gazu, nie? Nie ma. Tak, tam 2 sekundy, 5 sekund opóźnienia jest, wiecie? Zdjęłem maskę, bo mi się widzę zaczął kończyć, więc nie bardzo. Tu pamiętam coś było... Jest lipa. Mam tylko 18... dobra. Idziemy... Dobra. Serio tak się na trudną grę zaczynała? W grę w metro mam kończone prawie dwa razy. Bo raz, że mi Epic Store popsuł save'y. I w metro kończyłem chyba po 40 godzinach gameplayu, czy tam więcej. Nie wiem, bo Epic mi nie liczył godzin. Ale już nie pamiętam coś, czym robię, bo już... Bo dawno to grałem, wiecie? W którym była... Zapalniczka? Ja muszę wyjść w opcję, bo już nie pamiętam niczego. Sterowanie. Gdzie jest zapalniczka? Dlaczego tak? Dwa razy prawie. Ja od drugiego aktu musiałem grać, no bo przychodzi dokładnie. Więc. Kamil, jak to wygląda kościoło na 720? Powiedz mi, bo ja nie mam, wiesz, ja mam najmniejszej kości też, żeby mi nie boli moneta, nie? Oglądacie na maksymalnych tych pikselach, czy nie? Boże, jakie to robi wrażenie na komputerze, ja cię kręcę. RTX to jest RTX, to iluminacja. Siema, Ryki. Dobry wieczór. Eliminacja światła jest po prostu piękna, Veto. To jest po prostu podstawa tego silnika. Z tego co pamiętam, to... Czemu nie mogę? Aha. Dobra. Bym poszedł tam, ale najpierw sobie zebrać maskę, bo... O tak. Jest jakieś przejście. Ej, mam amunicję zajebiście. Mam pierwsze dwa naboje do tego, do śrutu.
Fajnie, w ogóle bardzo mi się podobają te modyfikacje broni. To jest po prostu tak rozbudowane w Metro, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy. To raczej duże. To Metro ma jeden minus, który ma, to jest to, że się potrafiają skrypty wygruszać, bo to jest otwarty świat, nie? To jest jedyny minus Metro. Bo miałem tak dość wiele razy. Wiecie co, ja i tak nie potrzebuję tej chyba tej maski później, więc się wrócę i tam pójdę, zobaczę co tam było, bo ja po prostu lubię tak iść w ExpoGier, że szczególnie w takich grach. Tam pójdziemy po prostu, zobaczymy czy coś tam jest. Czy coś jest do podniesienia po prostu, nie? W ogóle mam popękaną maskę. To jest grzyb do zebrania, ale go nie zbiorę. Dobra, czyli to nic nie było. Szkoda mi się, że jakaś amunicja będzie przy tych trupach albo coś. Dobra. To będzie pierwszy potwór zaraz, z tego co pamiętam. U mnie jest 60 FPS-ów na... To są ustawienia ultra. Grafika jest, zaraz wam powiem. Grafika jest na 2300 stawiona, jest wszystko na ultra, nie? Tylko rozumiecie, jest wyłączone niskie, bo mnie wkurza. I wszystko jest ustawione na wysokie. Jest DLS, mam wyłączony, bo mi tak nie widzi ustawione. I wszystko jest na ultra ustawione. Ray tracing na wysokich. Na razie mam ustawionych 60 FPS-ów na streamie, więc mówię, nie jest kozacko. Coś się śmiało, co to? Ej, ktoś jest... 26 giga od giga na chłodzeniu... To jest tak, RTX 2060, 6 giga super od giga na chłodzeniu gigabajta. To taki, wiesz, podstawowy lada daje radę, nie? Ej, uprzedzam osobę, jeśli ktoś się boi pająków i nie lubi, to jest dużo pająków jak coś, nie? Żeby ktoś się wstrętu nie dostał. Ej, aż mi ciary przeszły. Co to chyba było? Nie jest za słaby. Znaczy procek właśnie w CS-ie mi, procek mi w CS-ie bardzo robi spadki FPS-ów. Ale też myślę, że... Nie, to jest dedykowany procesor do tego, do... To jest dedykowany procesor do tej gry, wiesz? Ten, który mam Ryzena 1600X. Więc on nie powinien mieć problemów, ale... Ale no, karta jest trochę przemocna przy nim, oszukujmy się. Żeby to chociaż było 2600, nie? Albo 3600, to rozumiem, ale jakoś to daje radę. Że strasznie jest ciemno, jak jest włączony RTX, wiecie? Trochę denerwuje czasem, ale to nic, tak ma być. No ale opłaca się, wiecie, opłaca się RTX-a kupić. Szczególnie teraz, jak one są takie tanie, nie? Nie posiadam swojego auta. O Jezu! Aktualnie posiadam swojego auta. Ale jakbym miał mieć takiego fajnego suwa albo coś, żeby móc wozić rower ze sobą. I psa. To ich tutaj trochę z tego co pamiętam będzie, mam 8, okej, mam 8 amunicji, dobra. Idą do mnie chyba. Kartka z dziennika. Mam wam czytać? Ej, mam wam czytać notatki, czy będziecie sobie sami czytali? Jak się ustawiamy? Czekajcie, ja wyjdę z tego. Mogę mieć takie opóźnienie czatu, no. Znaczy nie, jest okej, widzę, że chcę mi czytać, dobra. Spoko, wracam do gry. Dobra, naderwany notatnik.
Okej. Amunicja. Tu w tej szafce nic nie ma, ale tu... No jakiś lag miałem, no cóż, może procesor po prostu złapał laga. Wiesz co? Nic nie słychać właśnie, to jest przy takich... W tej chwili to... Ona się trochę nagrzała, ale... Powiem ci tak, no tym chłodzeniem gigabajta jest nieźle. Wiesz, wcześniej miałem Rixon na chłodzeniu MSI. Radeon RX 480 to fajne chłodzenie od MSI'a na tym... na TwinFroze, nie? 6. Ogólnie polecam te chłodzenia MSI TwinFroze'a, są zajebiste. Tam przy już jak ona dowalała obroty, chodziła tam mocno, to było ją słychać, nie? Ale tamta była większa karta. Ale nie, naprawdę nie ma problemu z hałasem karty. Czy rzeczywiście wolałbym mieć na MSI-u to chodzenie, tak? Tego RTX-a. A, zapisane ja mam w ogóle... Aha, ja mam włączony ten, ej. A, dobra. Samo się zapisało, serio? Bo mi zapisuje w ogóle w grze ten. No niech zapisuje, mi to nie przeszkadza. Nie widzę. Nic nie ma? A. Dobra. Jakieś amunicje bym poszukał, ale to nic jeszcze nie ma, kurde. Jest amunicja, zajebiście. Jeszcze trochę będziemy mieli dużo amunicji na już. Ciekaw, czy tam się da przejść, już nie pamiętam. Da się? Wiesz co, myślałem, że będzie lepiej, wiesz? Powiem szczerze. Jestem osobą, która dość... Wiesz co, może być nie tak, powiem ci tak, że RTX-y te podstawowe, które były na tym podstawowym chłodzeniu MSI-a, było takie kartony, wyszły za 2100 zł chyba dajże. Tam cewki strasznie piszczały. W niektórych chłodzeniach po prostu jest tak, że piszczą cewki. Wiesz, nie mówię, że w każdym, nie? Ja na przykład miałem obawy do tego gigabajta, ale go wziąłem i jest okej, okay, nie? To też zależy, moim zdaniem, produkcji czasem, wiesz, bo wiadomo, że jak jest ileś tam tysięcy kart, to wiadomo, że się potrafi trafić wadliwa, tak? Bateria mi zgasła, co jest? Się posiedzałem na jakiś, kurde, nie wiem, lodzie, super. I jest lipa, bo... Nie mam pteczek! Nie, kurde, jest pteczka, tak. Gdzie one są? Gdzie one są? Chodźcie tu czasem. Kurde. Amunicja. Co jest? Się zagrzała broń? Serio? Zginę tutaj. Nie. Zjadły mnie, kurwa, ale gówno. Nie miałem amunicji w ogóle. Ale to trzeba inaczej zrobić. Co za shit. W ogóle nie mam... Nie mam w ogóle noży do rzucania. Mnie nożami w pieprzu. Dobra, jeden leży. Zostało jeszcze 5 chyba. Chodźcie tu szmatę. Trzeba strzelać po prostu... Strzały takie, którym trzeba bardzo pewne strzały oddawać. Grałem na trudnym, nie grałem, więc na stalkerze nie grałem, wiesz? Bo się po prostu nie chciałem grać na stalkerze, bo wiedziałem, że nie przejdę tego. Ej, tu przy... Dobra, jest amunicja. Ile mam amunicji jeszcze raz? 6. 7 naboi w komorze, tak? I pusto. Ej, to jest jakieś nagranie. O! Takich rzeczy trzeba szukać, to są fajne znajdźki. Stacja botanicki sad, 14 августа. Михалыч, тебе чего делать нефиг с вертушкой этой возиться? Да, тебе жалко, что ли? Все равно без октагена.
Слышно? Bardzo takie rzeczy zbierać jak kasety i notatki, bo to jest, opisuje całe życie przed wydarzeniami albo po wydarzeniu z tym, przed tą wojną atomową, nie? Więc to jest właśnie bardzo fajne. I to taśma jeszcze gra, poczekamy. Tu się nie da przejść, no nie wierzę. Tej amunicji jest mało. O, czy, amunicja, mówiłem. Mamy kolejną amunicję, zajebiście. Trzeba szukać po prostu po tych trupach. Wiecie, to jest po prostu mało, mało ze światła, dobra. Mamy ile? 9. Całkiem spoko. Dobra, może teraz to zrobimy, nie? Na 9 nabojach się powinno udać. Te efekty światła są piękne, no nie oszukujemy się. Dobra, no. Jeden leży, zostało nie wiem ile. A może... Czemu ja teraz takie zrobiłem? Patrzcie na to, patrzcie. Kosa bok. U! Przejście na FPS-ów stałych nie spada. Ja się na mir. Tak się zaczyna, że się gra. Taka to jest akcja. My do polis. Jak wam się podoba metro? To jest właśnie też dużo przerywników filmowych, które są fajnie zrobione. Damir, jak считаешь, полковник w kursie, czym Artem tu zajmuje? A mnie odkąd znać? Sam u niego spróbuj. Broń, Damir. Pusty uczy się защищać. W metro słabakam nie wyjdzie. Podjom! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. No, jest nasza żona. Anna albo Ania, już nie pamiętam. O, Artyom, проснулся наконец-то. Doktor сказал, все будет хорошо. Się nie promieniało tym razem pewnie za mocno. Ty mnie окончательно со свету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Хоть это же... Люди в полис...
sprzedaj swoim podopiecznym. Dobra, poczekaj. Zaraz wam powiem. Я тебе уже говорил, о себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих, но ты о ней думал, она же тебя дурака любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после D6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову, а ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Мне еще ciekawe, dlaczego mój nasz robotyczny nog jakby miał jakiś przeszczep albo coś, tak? Pewnie zastanawiacie się właśnie, dlaczego mój nasz ma takie nogi, a nie inne. Ponieważ w poprzedniej części metro stracił nogi po jednej z bitew. Nie chcę wam spoilerować, bo będziecie pewnie przychodzić też inne części, jak się zajrać metro. To odpowiem wam na to pytanie, a... To jest... Poczekajcie, okej?
Halo, czat, czaty. Żyjecie? Czaty żyją czy nie żyją? No jestem, już gramy. Ci co, ja wyłączę Steama, żeby mi to nie migało po prostu, okej? Okay? Jak coś, to jestem offline na Steamie, jakbyś coś chciał, to niech pisze na streamie, dobra. Dobra, lecimy dalej. Ale ta mgła pięknie wygląda. Dobra. O, jest kartka jakaś? Dobra, czytam kartkę. Teczka pacjenta. Artem Chrony. To my jesteśmy oczywiście. Zwróćcie uwagę na fajną datę urodzenia. Jaką ma grupę krwi? Roczny zakaz wychodzenia na powierzchnię. Spoko. Ale i tak Artiom nie dotrzyma tych słów. Siema chłopaki. To jest taki ten. Czemu te cienie są takie jakieś sfloczałe niektóre? Czemu te włączy? Co to ma być? Może ten DLS włączyć jednak, bo to jest wyłastrzanie cieni. Ja to włączę, wiecie? Z tym DLS-em jest różnie, bo on raz działa, raz nie działa w RTX-ach. A go włączymy. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Пули-то так. Докладнее. Як нема, в пункт, кого не послать, то не может бегать. Со мне вкужа в метро, вот это такие, видите, ну, трохи это есть непотребно. А, який малый Болша. Дядя Артем, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Твоя маница имеет жены картки, венцы до побрания, венцы чем далее. Сколько можно? Сколько можно? У самого крыши поехала, так хоть и ему голову не морочь. Не нема описов, он ему винем, что он ему вине. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Не знаю, если даже российский. Господи, ну почему ты такой жестокий? Але грам учись по-русски, бо по-английски нема климата та гра, то мусить быть русский язык. Ну, куда эвакуироваться-то? И при оказии можешь языка доучить, так? И что тогда делать? Да, Артём, вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Бла-бла-бла. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит? Хотя, поступайте... Тут бегнут два хомяки, две мыши в середку, не? Ваша жизнь.
Артём, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно, но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам, но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Удачи, Артём. Добро. Ровно иду. И что тогда делать? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Сейчас. Да. Если не они, то кто? Dobra, chyba nic ciekawego. O nie, to ja mam jakieś kwestie ważne. Dobry, idziemy dalej. O! Лачуга. Чекай, как долго можно слышать этот диалог, звучит. Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает опытных бойцов. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизни. Ну сколько можно вас уговаривать? Папа, без Артема я ни за что не вернусь. Не могу так на стол гадать о мне? Dobra, wchodzimy. Да, я не хочу, чтобы мой муж горел от радиации, не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Ну ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артём из прав, то сигнал? О, мои жвачки задел. Артём, здоров как бы. Но ты, брат, конечно, дал. Тёмыч, как ты, дорогой. Вижу, жив. Он мою пани тварь взрывёна. Еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Ноль лет, сестрички. Но ты гостишь. Да вам, оставьте парня в покое. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! По что побирать, человек? По что такие игры? Я жартую. Pewnie jest dzisiaj to Remtek, bo to już wiesz, rok ma, to już coś na pewno złamał do Rema do niej, nie? Tak, jeszcze nie wiem, pół godziny streama, coś takiego, o 22 zakończyłem, bo jestem głodny. Próbujemy złapać sygnał, nie? Innej stacji. Znaczy nie innej stacji, tylko ze świata gdzieś. No już to? Opять тишина? Ale modele są pięknie zrobione, naprawdę. Jest stałych 60 FPS-ów, ej. Jakby nie było. Да еще эти красавцы летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Dobra, wracamy. Dokładnie, pobieram z Steam, no tak, no. Думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Идем. Молчит Артём, потому что умер. Еще там умер. Ну нет, забираем эту статью. Смотрите, мозг разнищена по войне атомовой. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Fajne, co? Nie mam lorety, szkoda, bo chciałem się loretką zajrzeć, ale... A niestety nie mogę, no. Możecie udostępniać gdzieś link mój ze streamu, to może więcej osób fajnie ze streama, fajnie było. Dobra. Ej, ale wiecie co jest najgorsze? Oczywiście, metro nie mam zjazdowego na dysku SSD, tylko na zwykłym talerzaku, nie? Na HDD. Jak się odwrócę i gra nie zaczyna czasem tekstur, bo RAM je właduje i karta graficzna je właduje, a dysk ich nie właduje, to się dzieje coś takiego, że one się smazują. Nie wiem dlaczego takie jest, to jest dziwne. Dlatego, że dysk jest nie SSD, SSD. Bo SSD użyłem tylko jego systemowego CS-a, nie? Dobra. Lecimy.
To będą z tego, co pamiętam, pocztówki. Jeszcze lepiej w strefie Hanzy. Widzisz, jak город разрушен. A u Москвы była самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде. Ej, mam tylko karabin, tak? Dobra. Z tego, co pamiętam, to to jest wybranie na pocztówkę, którą warto zebrać. Na przykład. O, wow, 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 wow. Co coś. Trupy jest tej. Trupy są. Ostro. Mogę. Nie patrzę, czy tu jakiś znajdziek nie ma, nie? Dobra, idziemy. To trzeba naprawdę, to jest gra tak pod względem craftingu stworzona, że wiecie. Otwarty świat w końcu, nie? Jakaś wióreczka. Patrzcie, jakie stare fotografie, co z lat 60-tych. To są stare jakieś, bardzo stare mieszkania komunalne. Tu gdzieś była... Jest... To jest opis tego, jak był ten atak bombowy, nie? Chyba to jest do małżonki, chyba jest ten list pożegnalny. Mamy w ogóle amunicję podpalającą? Nie mamy, okej. Okay. Filtr. Szybko, kurde, na tym pobiegałem chwilę, już muszę filtr zmieniać. Niestety Metro nie posiada trybu multiplayera ani kooperacji, chyba że ktoś zrobił jakiś mod, bo gdyby to miało kooperację, to była świetna gierka, naprawdę. Pod względem kooperacji to po prostu było, to było, Boże, było mistrzostwo. Bo to jest dużo, to jest bardzo zbudowany świat, to jest tyle rzeczy do robienia, że wiesz. Samych tych, dobra. Na dół. Nie, to już chyba nic nie ma. Patrzcie na ten kurde, no. Iluminacja tu światła, ona jest piękna po prostu, no kurde. Спадай. Полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Ты можешь заказать почтовка? Чем бы не? Так, давай по одному, чтобы не. Помалу, Анна, помалу. Я еще не хочу с того будинку звать. Теперь ты. Уж иду. Mam trochę DPI za dużo ustawione, bo do CS-a mam inne, ale to już trudno. Ej, no kurde. A to jest szczegółów i tak tekstur, co? Technologia XXI wieku. Samo chudsze, pożalu, pozadzie. Czort, słyszał? Obserwatorzy, no. Co ty myślałaś, mała? Ona mi się potrafiła na wersję Epic Store'a, którą kupiłem na początku, na płycie. W okładce powinno mi się coś zacząć w tym skrypcie, wiecie, Anna. To było tak śmieszne, musiałem wczytać cały zapis. No, zabij go. Ja filtr muszę wymienić, kobieto. I do siebie plecami musimy stać, to jest podstawa obrony w dwójkę. Dorwałem cię? Nie, nie dorwałem, przecież widzisz, że jestem cały zdrowy. Czasem po prostu... Czy się, no bo ja bym jakoś amunicję poszukał. Anna, poczekaj! Ona, jak ona teraz pójdzie sama, to się może skrypt wywalić, a ja bym z chęcią amunicję poszukał, bo to jest najgorsze. To po prostu trzeba bardzo szybko podejmować decyzję, czasem może za szybko. A pozwiedzam, co tam, najwyżej...
Okej, to nic nie ma. Ono już poszło tam, tak? Dobra. Smunakin. Czaty, nie śpimy. Dobra, schodzimy. Znowu filtr się nie wiem, co? To jest jakiś, nie wiem, jakiś... Te filtry się tak szybko kończą, nie wierzę w to. Nie będzie, że gdzieś to znajdę filtr, cholera, no. Jest filtr, dobrze, zajebiście. Na ile? Na minutę. Muszę zmienić. To po prostu z maską jest tak, że jak masz maskę na sobie i... O, jest list, ej! Patrzcie, ktoś szedł na zakupy, nie doszedł na zakupy, bo zginął. Kasza gryczana. Kolekcja Monte Coli, ciekawe co to jest. Może mój internet nie wyrabia, wiesz, ale to... Nie mam pojęcia. U mnie jest całe 60-50 FPS. To trochę teraz mniej FPS-u, 50 spadło, bo... Bo mamy ten, bo mamy dużo śniegu, nie? No ale to i tak jest normalny ten... Nie ma poniżej normy, tak, FPS-ów. FPS mi o 2 spadły, 3, dajcie. Naładuję latarkę. To jest 60 FPS-ów. No bo wiesz, śnieg wjechał, nie? Jednak... Co? O! Nie robimy żadnych... Nie wolno sobie przychodzę, nie mam zniwaczu. A może walczymy z nim, czy? A chuj! Skrypt to jednak skrypt. Skrypt to jednak jest skrypt w grze, nie? To jest czasem prostu... Przykre, że gra nie daje się wyboru, to są gry, no. Ej, ja idę poszukać sobie rzeczy, Anna, a ty sobie po... Ej, jest ekwipunek jakiś. Filtr, zajebiście. Super. Mam kolejny filtr. No i zajebiście. Jak lubię chodzić właśnie szukać w takich miejscach rzeczy. Bossy tak, są, wiesz? Są, są, są. Są stwory bossy i są też ludzie jako, wiesz, żołnierze, którzy mają lepsze pancerzenie, lepszą broń, nie? Tak, 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 to jest, może powiedzieć, że... Może podział bossów nie jest taki sam jak w Doomie, ale są mocniejsze potwory, są takie, wiesz, które żeby zajść, trzeba się postarać, nie? Chociaż w tym... Chociaż w tym w 2033 było, pamiętam, więcej bossów, nie? To ich tak dużo nie ma, ale... Pobawimy się tym? A jak ja mogę oddalić to? Jak się oddało? Już nie pamiętam. O, jest paciek. To jest piękny. Typ fotograficzny tej grze daje takie możliwości. Pięknie wygląda, tylko że nie mogę się poza jakieś tam miejsce ruszyć niestety, nie? Ale no. Tylko po prostu wam go prezentuję, on nie jest jakiś ten. No spoko, dobra. Zaraz zobaczycie, jaki będzie zmiana tego, jaka będzie zmiana akcji i zmiana w ogóle gry, fabuły, nie? Dobra, wycieramy. Zaraz się zdziwicie aż. On jest fajnie ubrany, ma fajny mundur, bardzo mi się podoba jej mundur i ta maska. A to będzie fajny zwrot akcji, więc oglądajcie. Wow. A było blisko. No to i tak nie będę szukał rzeczy, bo nas mi przydadzą, więc biegnę tam. Nie widzę, ni черта! Ty nie słyszysz nas!
Ej, jest dużo śniegu, ale FPS nie spadł szczęście. Patrzcie, patrzcie, pociek pojechał. Nie poleciał demon. Pociągi jeżdżą, ej. Bardzo mam się. To jednak żyją ludzie. Tak, możemy zagrać. Ja tą Bafika skoczowałem. Artyom, co robić będziemy? Smotry, nasze z Ordena. Naверное, też za pojazdem gonią. Artyom, dawaj z nim. Nie sobie tak nie działa. Ребята. Ребята, вы как здесь оказались? Пачек, пачек, пачата. Скрип się ciął trochę. Nie, na streamie nie dograł w testa, bo ten, bo będą lagi. No. To była pułapka niestety. Nie wiem, czy to weźmie już streamka i ja idę jeść, mówię. Skurczyzem, co? Urody. Urody. Артём, слава богу. Это не орден, ганзовцы. Козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле, у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Но. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! А противогазы не понадобятся. А пес застрял. Шкода песка. Struba, spoko. Jesteśmy w tak krytycznym stanie, że... Nie mam apteczek? Nie mam, ale mam maskę, dobra. Nie idziemy biegać, bo i tak jesteśmy zranieni. Wiesz co, co ja sobie też podnoję z tymi, ale to nie dzisiaj już. Za jakiś czas. Zresztą jak Gold jest, to co ja tam nagrałem w tym streamie. Nie żartuję. No, apteczka. To tak dziwnie trafi, że taki trup miał, rozkładający się trup miał przy sobie apteczka. No ale cóż, no. To jest gra, tak. Znaczy by nie była grą. Znaczy widziałem, że to jest statka, wiecie? Drugi raz gram w tą grę. Drugi raz gram w... Siemanko. Drugi raz gram w metro, czy trzeci, bo dwa razy musiałem zacząć na początku przez Epika. Trzeci raz gram w metro, przychodzę metro i... Niektórych wcześniej nie widziałem niektórych szczegółów, które teraz widzę, nie? Więc wiecie. Opłacało się jeszcze raz przychodzić na streamie. Siema, Lewis.
Taki syn, list do syna musiał być. Nie wiem, tam pojechał pociąg gdzieś, tu w ogóle się... Nie no, pięknie, patrzcie jak to wygląda, to jest po prostu... Tam pociąg jedzie, stoi. Spoko. Nie, nie ma problemu. Może CS, myślisz, że CS będzie więcej osób ściągał? Pewnie tak, co tak jak na kanale, no. Wow. Dobra. Ja podziwiam ludzi, którzy grają w FPS-y, szczególnie takie napadzie, wiecie, naprawdę, dla mnie to jest po prostu czarna magia. Dobrze, nie muszę grać w napadzie. Chociaż te nowe konsole już mają RTX-a, nie? PS5 nowy i nowy Xbox. Takie kozackie konsole to wychodzą, że... A, już, okej. To nie CS. Dokładnie. Grafik to po prostu miał tutaj dużo roboty. Jesteśmy w środku. I zwierzę. W ogóle jest taki kanał, nie wiem jak się nazywa, to jest gość z zagranicy gdzieś. I gość gra na wszystkim w CS-ie. Nie pamiętam jak on się nazywa. Ja zapomniałem nazwy. Taki gość, że on gra w takiej masce, twarzy nie pokazuje. On gra w, grał na padzie w CS-a, na kierownicy. No, tak ja widziałem, nie wiem czy nie mówimy czasem o tym samym kanale, wiesz? Jest taki kozak. Taki wariat. On jest, nie wiem, z zagranicy, nie pamiętam skąd on jest, wiesz? Z Ameryki czy skądś? Patrzcie, co się wam pokażę, nie? Światło wygląda tak na RTX-ie, nie? Patrzcie teraz, co się stanie, jak wyłączę RTX-a. Halo, czaty? Halo? Halo, czaty. Słyszycie mnie? Pokażę wam o co chodzi z tą iluminacją świata w RTX-ie, nie? Patrzcie, to, z tego co pamiętam, to mogę to w taki sposób pokazać. To jest na wyłączonym RTX-ie, nie? Patrzcie, jak jest inaczej oświetlony w ogóle środek tego pomieszczenia. Teraz jak włączę RTX, pokażę wam tylko o co chodzi, nie? Widzicie różnicę? Mogę inaczej, inaczej, dobra, mniejsza. Chyba na tym zakończymy dzisiejszy stream, mi się wydaje, moim zdaniem. Metro Exodus. Co wy na to? Odświeżę, co musi odświeżyć stream, a musi działać, bo mi ABS połączył. Nie, wiesz co musi działać, bo ten, bo... No i z czatem, myślę, że możemy to, ten dzisiejszy stream na tym zakończyć, moim zdaniem. Ścina, bo net słaby, wiesz, bo ja przełożyłem neta. Dlatego może tak być. Halo, halo? Dobra, będzie, że ten, że to poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze parę słów powiedzieć. Poczekajcie.